Cześć! Czas, by znowu mam coś fajnego polecić. Niedawno ktoś mnie pytał o jakieś podcasty, które mógłbym podsunąć. Stwierdziłem, że zrobię taką listę podcastów, które słucham albo kiedyś słuchałem. Listę tych podcastów macie też jako wpis na blogu. Jeżeli chcecie to jakoś przejrzyście, zobaczcie wszystkimi linkami, to macie link w opisie filmu. Zacznijmy od mojego numer 1, Lostcast, angielskojęzyczny podcast. Jest to podcast pewnej firmy dwuosobowej, która tworzy gry niezależne. Jest to tyle ciekawe, że tworzą oni jakieś swoje produkty, jakieś swoje gry i czasami pracują jako freelancerzy, po prostu ich własne produkty nie zawsze zarabiają wystarczająco i w tym swoim podcaście właśnie rozmawiają o tych swoich produktach, jak to wszystko sprzedają, o Steamie, o promowaniu na Steamie swojego produktu, o staku technologicznym wokół HTML5, ponieważ HTML5, głównie w HTML5 tworzą te swoje produkcje. Oprócz tego dużo rozmawiają o game designie. Jeżeli interesuje Was taka scena gier niezależnych, takiego małego indie studia, naprawdę polecam Lostcast. Jest to taki podcast, który należy śledzić tak w miarę regularnie, bo po prostu rozumie, co oni tam rozwijają, o czym w ogóle gadają. Jedna główna zaleta tego podcastu, dlaczego jest to mój ulubiony podcast, prowadzący są strasznie sympatyczni. Jest to najbardziej sympatyczny duet internetowy, jaki poznałem. Naprawdę Lostcast. Tak sobie słucham to czasami po prostu dla rozrywki, po prostu posłuchać, jak sobie żartują. Bardzo często go sobie słucham w drodze do biura, czy jak jadę gdzieś komunikacją miejską. Jest to bardzo fajny podcast, bardzo sympatyczny. Tym bardziej, że interesuje Was scena gier niezależnych, a szczególnie w technologiach wokół HTML5. Jest to naprawdę fajny podcast. Lostcast, zdecydowanie mój podcast numer 1. Mój podcast numer 2, Daily Tech News Show. Polecałem ten podcast już w ramach odcinka, w którym mówiliśmy o nauce angielskiego. Tam wspominałem o tym, że do nauki angielskiego po prostu trzeba jak najwięcej kontaktu między tym językiem, jak najwięcej kontaktu z angielskim, przesłuchanie podcastów na tematy, które Was interesują. A jeżeli interesują Was tematy związane z nowymi technologiami, zakładam, że większość odbiorców tego kanału jest zainteresowana, to tu macie codzienne, przedstawione z dużą dawką humoru i przystępnie newsy związane z nowymi technologiami. Bardzo fajny show. Można sobie na iTunesie czy gdzieś zobaczyć, tutaj do pobrania bezpośrednio. Widzę, że mają też czasami na YouTubie wrzucone odcinki. Naprawdę bardzo fajne, by sobie na przykład w drodze do pracy, czy tam szkoły, uczelni posłuchać. I to są w sumie moje dwa ulubione podcasty, Lostcast i Daily Tech News Show. To są dwa takie, które słucham zawsze, regularnie. I teraz takie, które też polecam, ale niekoniecznie słucham ich regularnie, każdy odcinek. Smart Passive Income z Patem Flynnem. Jest to najlepszy podcast moim zdaniem, jeżeli rozważacie robienie czegoś w internecie i zarabianie na tym, monetyzowanie czegokolwiek. W swoim podcaście zaprasza różnych gości, od jakiegoś muzyka jazzowego, który założył kanał YouTube, na którym uczy teorii muzyki i tam przedstawiał, jak to monetyzuje przez różne kursy, po jakąś kobietę, która miała piekarnię i nagrywała w tej piekarni, co ona robi, wrzucała to do internetu, zaczęła to monetyzować, po prostu prowadzi wywiady z osobami, które coś robią w internecie i jakoś to monetyzują. Oprócz tego ma jakieś odcinki ogólne o zarabianiu w sieci, o monetyzowaniu tego, co jest w internecie. Nie jest to jeden z tych podcastów, które się słucha od deski do deski, ale warto sobie wejść na listę tych podcastów i po prostu zerknąć, jakie tematy Was interesują. Na przykład ostatnio było o optymalizacji kanału YouTube z dwoma osobami z YouTube, był to wywiad. Jest dużo właśnie takich tematów konkretnie, które Was mogą zainteresować i warto sobie zobaczyć. Jest to skarbnica wiedzy. Jeżeli interesuje Was monetyzowanie czegoś, co robicie w sieci, to jest to aktualnie ponad 250 odcinków. Chyba najlepsze, co jest w internecie, jeżeli chodzi z podcastów biznesowo-internetowych. I to było takie top 3 z podcastów, które w miarę regularnie słucham. Przejdźmy dalej. Dan Carlin z Hardcore History. Nigdy nie byłem fanem historii. W szkole mnie ten przedmiot nudził, jakieś uczenie się dat, jakiś wzór. A tutaj jest historia tak niesamowicie ciekawie przedstawiona. Jeżeli interesujecie się historią, albo chcecie coś posłuchać po prostu dla rozrywki, niesamowicie ciekawego, w ekstremalnie dobrej jakości, to naprawdę polecam Dan Carlin z Hardcore History. Jeżeli mam powiedzieć taki podcast najlepszej jakości, który kiedykolwiek słuchałem, to jest to właśnie ten. Bardzo fajnie jest przedstawiona na przykład taka seria. Mamy tu serię o II wojnie światowej, mamy serię o Genghis Khanie. Są tu odcinki płatne, tu na przykład za $1.99. Jest masę darmowych do pobrania z tej strony, ale z tego co widziałem na przykład na iTunesie, gdy wyszukacie sobie ten podcast Dan Carlin z Hardcore History, to widziałem, że na iTunesie można sobie za darmo pobrać odcinki, które tutaj są płatne, więc nie wiem dlaczego na stronie ma niektóre płatne, niektóre darmowe, a na iTunesie jest po prostu dużo więcej darmowych. Naprawdę świetny podcast historyczny. Odcinki są długie, 3 godziny i dłużej, więc jeżeli na przykład jedziecie gdzieś, nie wiem, autobusem 3 godziny albo pociągiem i chcecie coś na drogę do posłuchania ciekawego, to Dan Carlin z Hardcore History. Naprawdę niesamowicie ciekawe, świetna jakość, tyle że po angielsku, trzeba znać na angielski. Największość tego, co aktualnie słucham, to jest jednak po angielsku.
Teraz kończę coś po polsku, więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Jest to podcast Michała Szafrańskiego. Jest to taki trochę Pat Flynn po polsku, czyli taki Smart Passive Income, bardzo podobny temat, też po polsku. Również są to wywiady z osobami, które monetyzują coś w sieci, na przykład jest dużo o Patronite. Tutaj widzicie jakiś wywiad o produkcji Biblii w wersji audio. Dużo jest właśnie o jakimś budżecie domowym, o finansach, o monetyzowaniu różnych rzeczy, albo czasami jakieś lifestyle'owe rzeczy. Przyjemnie się słucha. Szafrański to jest naprawdę ciekawa osoba. Warto ten podcast śledzić. Kolejny biznesowy, tylko teraz taki biznesowo-muzyczny. Music Business Facts. Jeżeli interesuje Was scena muzyczna od tej strony właśnie, jak to się monetyzuje, to można sobie zobaczyć ten podcast. Szczególnie jeżeli lubicie tą taką cięższą scenę muzyczną, bo widać, że autor robi te wywiady właśnie z takimi osobami. Nie ma tu jakichś wywiadów z takimi topowymi gwiazdami jakiejś sceny pop, tylko na przykład mamy lidera zespołu Opeth, który opowiada m.in. o tym, jak przez 10 lat codziennie na obiad musiał jeść jakieś makarony, bo w ogóle z tego typu muzyki nie ma specjalnie pieniędzy. Jest wywiad z basistą Cannibal Corpse, który opowiada właśnie o aspektach biznesowych prowadzenia takiego ekstremalnego zespołu. Między innymi jest tam o tym, jak Cannibal Corpse dostało się do filmu z Jimem Carrey. Ace Ventura to było? Gdzie był Cannibal Corpse? Zaraz zobaczymy. Tak, było to w Ace Venturze. Tam jest dużo takich smaczków właśnie sceny muzycznej, strony biznesowej, jak się zespoły promowały. Bardzo ciekawy podcast Music Business Facts. Mam tam też wywiad z rodzimym Behemotem, jak Behemot na przykład działał od strony biznesowej. Bardzo ciekawy podcast, nawet jak nie jesteście muzykiem, to zobaczyć sobie, posłuchać o tej scenie muzycznej od strony biznesowej. Jest naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, też sobie to w miarę regularnie słucham. Kolejny podcast, tym razem znowu coś po polsku, devtalk.pl, nasz rodzimy podcast programistyczny prowadzony przez Macieja Niserowicza. Wywiady z programistami bardzo polecam, z Cold Windem, wywiad o programowaniu. Osobiście też miałem okazję tam gościć w tym podcaście, można sobie zerknąć na odcinek ze mną, gdzie rozmawialiśmy o junior deweloperach, o tutaj moja facjata. Duże propsy dla Macieja, że chce mu się prowadzić taki podcast, bo jest jednak ogrom pracy, tak po prostu z ludźmi się zgadać, porozmawiać, to wszystko edytować, jakoś tam upublicznić, żeby to ludzie słuchali faktycznie, a nie leżało to na YouTubie i miało 100 wyświetleń na rok. Naprawdę dobra robota, warto sobie posłuchać. Kolejny podcast z tych, które regularnie słucham, The Needle Drop Podcast. Jest to podcast takiego YouTubera, The Needle Drop, Anthony Fenteno. Wrzucam głównie recenzje albumów, recenzje muzyki, tematy wokół albumów muzycznych, ale ma również swój podcast, w którym prowadzi wywiady z przeróżnymi osobami, na przykład może kojarzycie Filthy Frank, z nim między innymi prowadził wywiad. Zaraz wam pokażę, kim jest Filthy Frank, dla tych, którzy go nie znają. O, już pewnie kojarzycie, zrobi się z tego mem internetowy. Jeżeli interesują was takie różne background story, takich różnych fenomenów internetowych, albo po prostu scena muzyczna o takie ciekawej strony, to bardzo polecam podcast od The Needle Drop, The Needle Drop Podcast, świetny podcast, są odcinki pełne na YouTubie, chyba na iTunesie też jest. Kolejny podcast, na który czasami zerkam, są to wywiady z przedsiębiorcami u Kamila Cebulskiego. Jest to podcast prowadzony na Kontestacji, w Radiu Kontestacja. Jest to jeden z tych podcastów, które nie polecam, by słuchać od deski do deski, ponieważ niektóre tematy was zwyczajnie nie interesują, ale widzicie, ile tutaj tych audycji jest. I warto sobie posłuchać jakieś wywiady z branży, która was interesuje. Zobaczcie sobie, jakie tematy są. Na przykład prowadzicie coś związanego z elektroniką biznesowo, to możecie sobie posłuchać tutaj o elektronice, crowdfunding w nieruchomościach, o wywiad z negocjatorem bankowym, generalne rzeczy związane z podatkami, z fiskusem, handel samochodami. Po prostu macie masę tych wywiadów, tu widzicie, ile ich jest, dlatego przewijam wywiady z różnymi przedsiębiorcami, którzy prowadzą najróżniejsze biznesy i warto sobie wyszukać parę pokrewnych biznesów i posłuchać po prostu, co mają ludzie do powiedzenia. Jest naprawdę bardzo wartościowy podcast, bardzo ciekawy. Kamil ma różne bardzo kontrowersyjne poglądy, można się z nim wszystkim zgadzać, ale na pewno trzeba przyznać, że z tymi podcastami, z tymi wywiadami z przedsiębiorcami robi bardzo dobrą robotę i warto sobie to posłuchać. Kolejny na mojej liście, Upvoted by Reddit. Pewnie kojarzycie Reddita. Na Reddicie dzieją się różne rzeczy, masę rzeczy się dzieje. Pojawiają się różne afery, niektóre osoby się jakoś tam wybijają przez dostanie się na główną stronę Reddita, tak zwaną główną stronę internetu. I różne historie są w tym podcaście wychwytywane i przedstawiane w formie podcastu. Czy to czasami wywiad z jakimś naukowcem, który tam przeprowadził jakieś AMA na Reddicie, albo czasami jakieś inne, po prostu dziwne, pojechane historie. Warto sobie w ramach rozrywki, tak do rozrywki najczęściej, posłuchać Upvoted by Reddit. Bardzo fajny podcast.
Kolejny podcast jest dla tych, którzy interesują się produkcją muzyki, branżą muzyczną ogólnie, trochę o promowaniu swoich produkcji muzycznych, Tech Muse. Bardzo dużo tam autor przedstawia takie od strony właśnie, jak to promować, jak taki system zbudować, by swoją twórczość jakoś pokazywać ludziom, by to faktycznie ludzie słuchali, a nie było to tylko tworzenie do szuflady. Naprawdę bardzo fajny podcast, jeżeli interesujecie się branżą muzyczną. I ostatni podcast na liście tych, które w miarę regularnie słucham, jest to podcast odwyk.com, kolejny polskojęzyczny. Jest to podcast religijno-filozoficzny prowadzony przez Martina Lechowicza. Sam nie jestem jakoś specjalnie osobą religijną, ale autor przedstawia ten temat z takim przymrużeniem oka. Jest to bardziej takie filozoficzne niż typowo właśnie religijne. Warto sobie posłuchać, czasami coś pobrać. Martin jest naprawdę bardzo barwną postacią, bardzo ciekawą. Może kojarzycie go z YouTube'a, z różnych jego ballad. Pewnie trochę osób go kojarzy na przykład z ballady o Counter-Strike'u. Jeżeli chcecie posłuchać tę barwną osobę, która rozmawia o różnych filozofiach, o religii, tak trochę z podejściem na ludzie, to warto posłuchać sobie odwyk.com, fajny podcast. I teraz podcasty, które kiedyś słuchałem, ale już nie słucham z różnych powodów, albo podcast po prostu przestał się pojawiać odcinki, albo przestałem słuchać z innego powodu. Na przykład jest to dużo podcastów, które poruszają tematy związane z polityką. Kiedyś tak stwierdziłem, że odcinam się od polityki, że żadna informacja polityczna nigdy nie dała mi żadnej wartości dodanej tak naprawdę, tylko się denerwuję przez to i tracę masę czasu. Tak stwierdziłem, że jest tyle rzeczy, które chcę robić, że odciąłem się od polityki i przez to na przykład taki świetny podcast jak Agent Tomasz. Jeżeli interesujecie się polityką, naprawdę polecam, świetny jakościowy podcast, podsumowanie różnych newsów, wydarzeń politycznych. Dalej bym to słuchał, ale po prostu tak jak mówię, odciąłem się trochę od polityki i szkoda mi nerwów i czasu na to, ale jeżeli się interesujecie tematem, naprawdę Agent Tomasz, świetny podcast. Kolejny podcast, jest to znowu coś w ramach Radia Kontestacja, firma na emigracji, prowadzi go Maciej Bienert, który ma firmę w Niemczech. Rozmawia trochę właśnie o wydarzeniach politycznych w Niemczech, o prowadzeniu swojej firmy. Tam prowadzi jakąś firmę związaną z oknami. Teraz dokładnie już nie pamiętam, już go dosyć dawno nie słucham. Też właśnie przestałem go słuchać przez poruszanie tematów politycznych, o które się trochę odciąłem. Ale jeżeli interesujecie się tematem emigracji do Niemiec, trochę z prowadzeniem firmy tam i wydarzeniami politycznymi z tego kraju, to polecam Firma na emigracji z Maciejem Bienertem. Bardzo fajny podcast. Kolejny podcast, dużo z tych właśnie po polsku, których już nie słucham, Tajemnice trzeciej RP. Jest to podcast, w których opowiadają po prostu o tym, co było w PRL-u, jakieś ciekawostki, dyskusje na ten temat. Jest tu bardzo mało tych odcinków, już się nie pojawia niestety, ale to, co jest naprawdę fajne. Warto sobie posłuchać, jako taka bardzo dobra rozrywka. Kolejny podcast, który kiedyś regularnie śledziłem, już go nie śledzę, wydanie główne Radio Kontestacja. Śledziłem to regularnie w latach 2010-2013. Były tam poruszane różne tematy polityczne, komentarz Marcina Hugo-Kosińskiego oraz wtedy jeszcze Martina Lechowicza, gdy razem prowadzili Radio Kontestacja. Była to i rozrywka, było to po prostu zabawne i była komentowana ta nasza rzeczywistość w jakiś taki inny sposób niż w takich mediach głównego nurtu. Aktualnie też tego nie śledzę już, czasami sporadycznie coś tam sobie posłucham, ale zdecydowanie odciąłem się od polityki, nie słucham tego tyle co kiedyś. Tutaj widzicie, ile odcinków się pojawiło. Jest to program prowadzony chyba od 2010 już, teraz zobaczymy. O, tutaj widzicie, 8 lat temu mamy pierwszą audycję. I skończyły się te polityczne podcasty, których już nie słucham. Teraz przejdźmy do takich tematów przyjemniejszych. Elder Lore oraz A Game at Dinner są to dwa podcasty na temat Morrowinda. Niestety już nie pojawiają się tutaj nowe odcinki. Ale jeżeli interesuje was, tak jak mnie, bardzo interesuje mnie świat wokół Elder Scrolls'a i Morrowinda, to macie tutaj odcinki na temat ciekawostek z tego świata. Jeżeli interesują was jakieś historie związane z Morrowindem, jakie tam na przykład były te kulty w Morrowindzie, jakieś tam rasy, walki między tymi rasami, to po prostu szczegóły tych historii, to tutaj bardzo ciekawie. Autor to właśnie opowiada o tym, jest to również po angielsku. A Game at Dinner, drugi ten Morrowindowy podcast, jest typowo jak skutecznie grać w Morrowinda, jak wcześniej dostać jakiś świetny topór w grze, o jakichś pancerzach, po prostu, że interesujecie się RPGami i światem Elder Scrolls'a, to jest coś dla was bardzo ciekawe. I ostatnie dwa na mojej liście, które kiedyś słuchałem, a już nie słucham, są to znowu podcasty z Radia Kontestacja. Jest to Jan Fior Zaprasza, znowu jeden z tych politycznych, o których się odciąłem.
Janek to doświadczony przedsiębiorca, który komentuje tutaj akurat w tej audycji, chyba z Kamilem Cebulskim często występuje, komentuje otaczającą go rzeczywistość, komentują różne wydarzenia polityczne ze świata, czasami trochę rozmawiają o biznesie, też czasami sporadycznie coś tu przesyłam, ale nie słucham tego tak regularnie jak kiedyś. I na koniec Koczowisko Dekadencji, bardzo luźna audycja prowadzona przez Marcina Hugo-Kosińskiego oraz Martina Lechowicza. Bardzo sympatyczny duet, tematy są przeróżne, jest trochę polityki, trochę komentowania tej rzeczywistości, ale dużo takich właśnie rzeczy typowo na ludzie, trochę trollowania, trochę nabijania się z Korwina, takie różne śmieszne rzeczy, warto sobie posłuchać jako taka po prostu rozrywka. I to jest w sumie tyle, to są takie podcasty, z których przesłuchałem więcej niż 2-3 odcinki. Oczywiście obiłem się o więcej podcastów, bo generalnie ich słucham bardzo dużo, ale tutaj wymieniłem takie, z których przesłuchałem więcej niż 2-3 odcinki. Mam listę tych, które nadal regularnie słucham oraz listę tych, które kiedyś słuchałem i teraz z różnych powodów już nie słucham, albo przez odcięcie się od polityki, albo przez to, że po prostu odcinki się nie pojawiają. Macie tą listę na blogu z wszystkimi linkami. Link do tego wpisu na blogu macie pod opisem tego filmu. I mam nadzieję, że przynajmniej jeden sobie znajdziecie z tego, który również jakoś tam sobie posłuchacie. Bo podcast to naprawdę świetny sposób, by jakoś zagospodarować ten czas, gdy jedziecie na przykład autobusem, pociągiem, albo po prostu w samochodzie sobie to włączyć zamiast radia. Już od dawna sobie radia w samochodzie w ogóle nie odpalam, tylko zawsze w tle wrzucam jakiś podcast. Najczęściej chyba właśnie ten Daily Tech News Show. Bardzo ciekawa audycja o newsach technologicznych, tylko że prowadzona po angielsku. Przy okazji ćwiczycie swój angielski, macie więcej kontaktu z angielskim. I to tyle. To są podcasty, które słucham i które polecam. Cześć.